Cześć, dzisiaj powiem Wam o filmie, który miałem już gdzieś tam dawno zapisany do obejrzenia. Leżał sobie na takiej kupce i po prostu czekał na swoją kolej, a jest to Zakonnica z roku 2005. Horror dosyć stary, ma już 13 lat, ale nie tak stary, żeby nie zainteresował większości z Was, bo wiem, że dużo osób na tym kanale na przykład nie lubi klasyki, bo jak wrzucałem film o Amityville starym, to bardzo mało ludzi go obejrzało. Także tutaj nie aż tak stary, ale jeszcze przyzwoity i do obejrzenia, także zapraszam na recenzję. Historia od początku wydaje się być dosyć prosta, bo mamy tutaj szkołę katoliczną, do której zostają wysłane, no grupa dziewczyn po prostu zostaje tam posłana przez swoich rodziców. Jest tam zakonnica, ona ich uczy, ale generalnie jej nienawidzą, wyzywają ją wręcz od suk, od szmat. Ona wydaje się mieć taki wpływ na nie też negatywny, że po prostu trzyma taki dosyć sztywny rygor i ogólnie ich wkurwia swoim zachowaniem i swoimi metodami. I ona wierzy w takie rzeczy, że trzeba odpokutować swoje grzechy poprzez ból i cierpienie. Także troszeczkę niestandardowe metody, ale takie wręcz bym powiedział fanatyczne, jeżeli chodzi o tutaj jakieś poglądy religijne. Także troszeczkę mogą się tutaj faktycznie dziewczyny, które w tej szkole się uczą, zostały tam wysłane, nie zgadzać. Tak więc najzwyczajniej w świecie się jej stawiają w pewien sposób. Generalnie to jest pokazane przez jakieś 5-10 minut filmu. Później akcja się już przenosi do dorosłości tych dziewczyn, a w zasadzie jednej postaci. Zaczynamy od pewnej kobiety. Cały film po tej scenie właśnie nazwijmy to wstępu. No i co się okazuje? Okazuje się, że ona ginie i widzi to jej córka. Bienvenidos al proyecto de la monja de Blair. A ginie na skutek podcięcia gardła. No i dziewczyna mówi policji, że widziała tam kogoś. Na początku jeszcze się nie zorientowała, że chodzi tutaj tak naprawdę w zasadzie o ducha zakonnicy. O właśnie jakieś paranormalne wydarzenie, które miało miejsce. Wydaje jej się po prostu, że była to po prostu jakaś postać zakapturzona, właśnie przypominająca wręcz zakonnicę. No ale nie wspomina, że mógłby... No ale nie wspomina nic o nadprzyrodzonych zjawiskach. Zresztą, nie oszukujmy się, policja nie uwierzyłaby raczej w coś takiego, prawda? Generalnie okazuje się, że niestety właśnie nie odnaleziono żadnych odcisków palców na miejscu zbrodni, na miejscu zderzenia, tylko są odciski tej dziewczyny, tej jej córki. No ale logiczne, ona tam mieszka, co nie? Także, no, zaczyna się dziać coś niepokojącego. Dowiadujemy się nieco później, że giną kolejne osoby i to właśnie są wszystkie te kobiety, które uczyły się w tej szkole katolickiej, którą prezentują nam tam w dużym skrócie na samym początku filmu. No i co tutaj się dzieje? Córka właśnie tej zamordowanej pierwszej bohaterki, pierwszej ofiary, no podejmuje się takiego, nazwijmy to, dochodzenia i śledztwa i chce dowiedzieć się, o co chodzi tak naprawdę. Ma oczywiście swoich znajomych, którzy będą jej w tym pomagać, także poznaje pewnego chłopaka również w barze, gdzieś tam na jakiejś tam imprezce i wraz z dwójką jeszcze swoich znajomych i tym chłopakiem już, bo chyba można mu dać w połowie filmu miano chłopaka, tak mi się wydaje. No, stwierdzili, że się wybiorą w ogóle do tej szkoły właśnie. Ona już jest opuszczona i tak dalej, także tam, wiecie, sam budynek stoi taki rozgruchotany, bym powiedział. No ale wybierają się i chcą tam rozwiązać tę zagadkę. I to już jest druga połowa filmu, także nie będę dalej mówił o tym, co się dzieje. Po prostu taki zarys fabularny musicie mieć. To, co się tutaj pojawia, jest motyw brak zasięgu. Trochę mnie to zdenerwowało, bo film naprawdę szedł w całkiem niezłą stronę, a chociaż, szczerze powiedziawszy, raczej po 2005 były bardziej nadużywane te motywy braku zasięgu, tak więc tutaj jeszcze mogę trochę to, na to przymknąć oko i odpuścić. Też może to być uzasadnione tym, że faktycznie wyjechali do jakiejś dziury, do jakiegoś zadupia, są gdzieś tam praktycznie nawet w lesie, to może i nie być tam faktycznie zasięgu. Ale tak jak mówię, ten motyw jest raczej nadużywany w tych nowszych horrorach, także tutaj jeszcze bym aż tak się bardzo tego nie czepiał. To, co trzeba przyznać tej produkcji, że jest naprawdę klimatyczna, że tutaj pracuje ścieżka dźwiękowa bardzo dobrze, bo jest często muzyka i ona jest dobrze skomponowana, w sensie, że bardzo pasuje do takiego wydźwięku scen grozy i podkreśla w ogóle to, co się dzieje na ekranie, to, co bohaterowie przeżywają i też taką, no, dramaturgię troszeczkę narzuca. Taka nutka grozy i niepokoju się pojawia na szczęście. Także to są takie zalety zakonnicy. I'm sorry to meet you under these circumstances, Eve. And I was a friend of your mother's. We had to meet some old friends from boarding school. A week ago, another classmate also died. Jeżeli chodzi o resztę jakiegoś tutaj poziomu technicznego, ruchy kamery i tak dalej, jest poprawnie i przyzwoicie, jak na rok produkcji nie ma się praktycznie czego czepiać. Trochę o bohaterach. Jak to zwykle w horrorach bywa, mało zarysowane postacie. Ta pierwszoplanowa nieco więcej.
O niej się dowiadujemy, ale też myślę nie za wiele, jednakże wystarczająco chyba, żeby w jakimś tam stopniu za nią podążyć. Reszta bohaterów jest raczej taka dosyć drugoplanowa. Mimo że cały czas się znajdują od momentu dotarcia do tej szkoły już na pierwszym planie, to raczej i tak więcej się o nich za specjalnie nie dowiemy. Dosłownie kilku gdzieś tam wrzuconych między dialogi rzeczy. This is Julia, beautiful Spanish girl. I am going on holiday with this summer. Oczywiście główną zagadką do rozwiązania będzie tutaj zagadnienie, dlaczego ta zakonnica morduje, o co chodzi, co się stało w ogóle tam kiedyś, tak jak wiadomo, coś musiało być na rzeczy, że ona chce ewidentnie się zemścić teraz tak i po prostu morduje te kobiety, które były jej uczennicami za życia jeszcze. This trip is for you to relax and try to forget everything. She did believe me and she had something very important to tell me. Mamy tutaj całkiem fajny motyw z wodą. Nie wiem, czy wyszukany jakoś za specjalnie, aczkolwiek nie widziałem chyba podobnych rzeczy. Być może gdzieś tam w jakimś filmie jeszcze coś podobnego się zdarzyło, ale jako takiego motywu nie widziałem i nie nazwałbym tego absolutnie jakimś powieleniem. Po prostu tutaj, jak ta nasza zakonnica morduje ten jej duch w zasadzie, no to na przykład unosi się woda aż pod sufit, albo zlewy się zapychają raptem i wiecie, wylatuje woda, czy w wannie, czy coś. Także ona sama w ogóle jak morduje, to jest taka, wręcz cieknie z niej woda. Także jest tutaj taka otoczka narzuconego motywu właśnie w takim stylu. Całkiem fajny pomysł po prostu i w miarę się to jakoś ogląda. Także w kwestii chyba już takiej ogólnikowej to by było wszystko. Nie mam za dużo o tym filmie do powiedzenia, bo tutaj nic się za specjalnie takiego spektakularnego nie dzieje. Ale nie jest nudno, jest w miarę angażująco i fabuła też idzie w takim kierunku, że tutaj jest jeden główny wątek do rozwiązania. Nie uciekamy za bardzo w wątki poboczne, co jest plusem, bo nie rozjeżdża się ten horror. Raczej cały czas tutaj mamy, wiecie, takiego follow focusa za głównym wątkiem. I spoko, bo wiecie, jak to w horrorach bywa. Czasami napchają tego tyle, że nie wiadomo już czego się złapać, nie? Po prostu widz jak głupi, jak jakiś omotany podąża nie wiadomo za czym, bo co chwilę coś się zmienia, akcja przeskakuje z jednej rzeczy na drugą. Tutaj głównie jest jednotorowa, skupiamy się konkretnie na rozwiązaniu tej właśnie zagadki, tej mrocznej takiej historii z przeszłości, takiej opowieści, którą no, musimy rozszyfrować. No i to mi się w zasadzie w miarę podobało. I just want the translation. How come you're interested in this religious? My mom studied there. This is a fucking nightmare. You have to tell them what happened to Chrissy and the Eladian. Go to the nearest town and call the cops. I just want to find out what happened to my mother. Nie można też za dużo od tego filmu oczekiwać, bo po pierwsze, no jest już dosyć stary mimo wszystko, 13 lat to jest sporo, ale też nie miał wysokiego budżetu i wiecie, oczywiście są dużo lepsze horrory od tego i nawet zrobione jeszcze 20 lat wcześniej przed nim, ale też zależy właśnie od tego, ile pieniędzy twórcy mogli na to poświęcić, ile po prostu mieli, tak? Tak więc w kwestii takiego w miarę niskobudżetowego horroru to jest zrobione przyzwoicie. Można narzekać oczywiście na aktorów, że niekoniecznie za specjalnie każdy dobrze gra, że niektóre decyzje podejmowane, no troszeczkę się kłócą z racjonalizmem, ale wiadomo jak to w horrorze bywa, tam się chyba wszystko kłóci z racjonalizmem, skoro mamy duchy z zjawiska paranormalne i tak dalej, prawda? Raczej ciężko, żeby mieć do tego stosunek taki neutralny, jeżeli ktoś to odnosi faktycznie do realnego życia, także ja nigdy tego tak nie odbieram, zawsze jakoś tam staram się po prostu przymykać oczy na te rzeczy, bo no jest to jednak horror, jest to film, także nie oczekujcie, że będzie tutaj mega realistycznie. Can't be, Sister Ursula. That's impossible. Why is that impossible? Because she's dead. Saint Mary. Her throat cut. Całkiem zaintrygowało mnie ostatnie takie końcowe rozwiązanie fabularne, bo ta fabuła zmierzała już w takim kierunku, że był taki jeden mniejszy twist gdzieś tam w trzeciej fazie filmu i myślałem, że na tym się skończy, że do końca już to wszystko tak popłynie, a jednak w samym końcu, na samym końcu, już na szarym końcu tego filmu dostajemy jeszcze inny zwrot akcji, który jest naprawdę w porządku akurat. Jest to zaletą na pewno filmu, także może troszeczkę podnieść ocenę. Na pewno jej nie obniży, przynajmniej w mojej tutaj takiej skali. Także już przechodząc właśnie do oceny ode mnie, ta produkcja dostaje zasłużone 5,5 na 10. Uważam, że było średnio łamane na nieźle właśnie tak w skali filmowej. Także produkcja, którą na pewno Wam polecę, bo nie jest to strata czasu. Po prostu zakonnica jest takim w pewnym sensie must watchem, jeżeli w ogóle siedzicie w tym gatunku. Ja właśnie też już dawno miałem ją obejrzeć i dopiero się teraz zabrałem, ale wiecie, każdy ma taką kupkę filmów, którą musi po prostu nadrobić w swoim czasie i przyszedł i czas na zakonnicę, bo
bo nie miałem co obejrzeć ze specjalnie z tych nowych produkcji, to zazwyczaj już kiczowato wychodzi wszystko, więc ciężko na coś trafić lepszego, nie? Tak więc jeżeli oglądaliście Zakonnicę, a na pewno dużo osób ją zna i widziało, to dajcie znać. Jeżeli jeszcze nie, no to po prostu horror, który powinniście nadrobić, jeżeli siedzicie w tym gatunku, no to nie oszukujmy się, nie jest to zła rzecz do obejrzenia. Całkiem przyjemny, klimatyczny straszak. Pytanie, czy jest strasznie? Są momenty, w których naprawdę można drgnąć, także jak ktoś się boi wielu rzeczy, to się wystraszycie. Jeżeli ktoś jest odporny albo taki neutralny w tej kwestii, macie takie podejście, że już was to nie rusza, no to nie najecie się tego strachu pewnie, ale są takie lepsze momenty, które troszeczkę bardziej budują napięcie i potrafią jumpscarem nam przywalić. Ale jeszcze tak na sam koniec, ostatni chyba minus, chociaż powiedziałem jumpscarem. Tutaj jako takich jumpscarów nie ma, nie jest to jumpscarowiec, to się zdarza rzadko. Takie bardziej formy straszenia są, że no niby jest głośniejszy dźwięk i tak dalej, ale to nie jest takie nachalne i wiecie, chamsko powrzucane, tylko uzasadnione tym, co się dzieje, także spoko. Właśnie takim minusem, który chciałem powiedzieć, że tutaj brakuje czasami takiego balansu w kwestii budowania akcji, że nie ma czegoś takiego, że długo, długo do czegoś zmierzamy i dopiero finalny efekt, jakiś końcówka danej sceny ma na nas wywołać jakieś wrażenie, jakiś szok, tylko czasami tak z grubej rury wjeżdżają, od razu jest jebud, wiecie, już coś się dzieje, trochę za szybko czasami to podąża w ogóle. Ale to jest taki, wiecie, szczegół moim zdaniem, bo i tak jest całkiem spoko, tak więc na dzisiaj to było już tyle i obejrzyjcie Zakonnicę, jeżeli jeszcze nie widzieliście, a jak widzieliście, to podzielcie się opiniami, wrażeniami. Do zobaczenia. Sister Ursula died in the water. She needs water to take on a physical form. If she can...